Dobra, patrz, ja mam to. Nie mam tego. Nie! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Wilczur. Dzień dobry, witam was również bardzo serdecznie. Gramy sobie w rakietową ligę w Hitseekera takiego. To jest tenis rakietowy. Tenis, no tak. Tutaj jak widzicie jest siatka na środku, tylko tutaj... O kurczę, można ją dotykać legalnie. Można. No i teraz ta piłka będzie się odbijać długo. Co? O nie. Dobra, jednak się nie odbija długo, no, jednak się odbija do mojej bramki zaraz. Generalnie jest to taki bardzo fajny tryb, przynajmniej nam się wydaje, że jest bardzo fajny, mam nadzieję, że wam się spodoba. O właśnie, a propos podobania się, to zapiszę sobie teraz replaya, żeby było do mnie. Atroki, dawaj Wilczur, atakuj. Kurczę. Bo ściana robi wszystko za mnie, słuchaj, ściana jest moim przyjacielem, także nie ma problemu, tutaj będzie atakowane, o ile trafię w piłkę. Jakkolwiek, dobra, okej, mówiłem, ściana mój przyjaciel, także nie ma co się martwić. Czekaj, bo ja chyba nie jest przyjacielem. Tak. Dobrze, zobaczcie jaka brameczka tutaj, no. Tenisista, Wilczur, chyba całe życie na kortach spędził. Czekaj, bo to bramka nie była chyba najbardziej urokliwa, ale widzę, że bardzo chciałeś ją zobaczyć. Jeszcze raz. A, przepraszam, zapomniałem skipnąć. Tak, to jest to. Ja po prostu tak się boję, że nie będę miał więcej bramek, wiesz? I dlatego chciałem się ją napawać. Już highlights będą z tej jednej. Tak. Oj, prawie by druga wyszła, no ale niestety. Poczekaj, bo te ściany mnie nie lubią, naprawdę. Okej, okay, dobra. Co? Jak to, co? Korzystając z tego, że strzeliliśmy bramkę, tutaj warto zaznaczyć, że w przyszłości szykuje się pewien niejaki turniej, ale to więcej szczegółów powiem wam za chwilę, Wilczur. Dawaj. Tak jest, turniej 2x2. Słucham? Nie, dawaj. Turniej 2x2 odbędzie się w czwartek, piątek, sobotę oraz niedzielę. Będzie wyglądało to w taki sposób, że możecie się zapisywać w linku pod filmikiem, który będziecie tam widzieli, taki formularz, a więc nie, tu nie będzie niestety bramki dla mnie. I w tym linku po prostu wystarczy, że wypełnicie ten formularz, znajdziecie sobie jakiegoś swojego kumpla, który gra również w Rocketa na waszej randze, bo też warto wspomnieć o tym, że ten turniej jest podzielony na rangi. Jest od samego dołu Bronze, Silver, Gold, także jeżeli jesteście nowi w tą giereczkę, bardzo fajnego Rocket League'a, to możecie również oczywiście brać udział i... nowi, tak jak Wilczur w tej sytuacji. Tak, też jestem nowy, także no widzicie. Okay. No, ale oprócz oczywiście Bronze, Silver, Gold, jest turniej dla Platyny, Diament, Platyna, Diament oraz Champion GC i wyżej. Także z Grand Platynami. Champion GC będzie się odbywał w piątek oraz sobotę. To jest turniej dwudniowy, ale z racji tego, że turniej dwudniowy, to oczywiście prize pool będzie wyższy. Dwa razy mniejszy. Niższy prize pool, tak. No, bo wiecie, więcej na pensję dla komentatorów musi pójść. A no, to w sumie nie przemyślałem. Dobra, to jeszcze nie wiadomo, jaki będzie prize pool. A nie, tak na serio mówiąc, to łączny prize pool tego turnieju, czyli że wszystkich tych właśnie turniejów, które będą odbywały się w ten weekend praktycznie, czwartek, piątek, sobotę oraz niedzielę, to jest 20 tysięcy kredytów do podziału dla wszystkich drużyn, które... Kurde, już się napaliłem, że powiesz inną walutę. Inna waluta 20 tysięcy złotych. Nie no, 20 tysięcy kredytów tak czy inaczej to jest, myślę, że naprawdę bardzo dużo. Tym bardziej, jeżeli patrzeć na to, że teraz wszyscy chcą feneki, nie feneki, to na spokojnie sobie kupicie takiego feneka, jak zajmiecie któreś z topowych miejsc. Myślę, że jakiś podatek dla osoby, gdzie się dowiedzieliście o turnieju, też musi być. Każda osoba, która wygra i przyszła od Edka, to daje 5% Edkowi, tak można się umówić. Prawie jak skodotwórcy. Możecie się zapisywać, pamiętajcie o tym, że co ja robię w ogóle, ja tutaj pamiętajcie się w ogóle, że nie pomylić i przegrywam 5-1 już, że normalnie będę musiał zaraz tryhardować, ale pamiętajcie, że ilość osób, które się może zapisać, jest ograniczona, dlatego że turniej będzie się odbywał w 16 drużynach dla wszystkich kategorii. Jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, że na przykład do Champion GC, ja wiem, że mówię ciągle Champion GC, ale oczywiście tutaj również Super Sonic Legend wchodzi w grę, jeżeli ktoś ma, to śmiało może... Nie ma takich rank. No, nie, to jest jak jednorożec, ale ogólnie rzecz biorąc, no ja do takiej nigdy nie dojdę. Oj, tutaj można by wstawić ciekawe tło. No i reasumując wszystko, czwartek, Bronze, Silver, Gold,
Golasso. Piątek, sobota to jest Champion GC i wyżej, oraz niedziela to jest Platyna Diament. Oczywiście mówię między 10 a 13 grudnia. Drużyny dwuosobowe. Jeżeli nie macie teammate'a, to na spokojnie możecie jeszcze w międzyczasie znaleźć kogoś. Na pewno osoby również będą szukały. Znam pewien serwer, na którym łatwo znaleźć teammate'a. Tak, taki serwer nazywa się Rakiety Edka. Także na niego również zapraszam. No i cały tutaj chyba Iwona wleci z poprawiającą. Przynajmniej Brazylia nie ma, to się jedynie pocieszam tym. Barcelona. Nie. Ja zaraz trzecią brameczkę strzelam i będzie dobrze. Czekaj, co masz być jego na trzy bramki? Brazylia, Barcelona, a co jest z trzema bramkami? Nie, no ja nie wierzę. Ja tak, Hiszpania. Podoba mi się ta czerwona piłka, nie wiem czy na normalnym... No dobra, zaczynam się rajdować pierwszy raz w życiu w rakecie. To jest niesamowite, jak ta piłka dziwnie skręciła teraz. Jak ona poleciała w ogóle? Ja chciałem mieć. Coś nie poszło. Dobra, patrz na to teraz, cyk. O, co? Widzisz, że oryginalnie. To jest taktyczne zagranie, wiesz? Ona zaraz się sama podbija i ona poleci w kierunku twojej bramki, patrz, cyk. Czemu akurat teraz, jak poleciałem? Bo to było 300 IQ? 300 IQ zagranie. Teraz trzeba w sufit, żeby było trudno obronić. Teraz zapomniałem, że trzeba się jeszcze wracać do tego. Ale że jednak nie wrócił i comeback? Zapomniałem o tym, że trzeba się wracać. Nie no. Ty nie musisz absolutnie, słuchaj, nie. Możesz stać cały czas z przodu. Ja jednakże będę się wracał. Tak? To bardzo tak dobrze działa z twojej strony. O, zmiana taktyki. Czekaj, bo tutaj się dzieją nieprzemyślane rzeczy. Taktyka na own goal'e? Taktyka, zaraz będzie no taktyka na przeciwnika. Do 9, słuchaj. Na niecałą minutę do końca. 9 do 6. Dobra. Nie! O, dlaczego to nie przeszło? Okej, dobra. Może już nie będziemy tacy tutaj do przodu. Jak to nie? Bang! Jezu, nie bój się. Nie bać się? Nie. Ludzie niech swoje myślą. Dobra. To było na podpuchę. Żebyś dobrze miał szansę pomyśleć, że masz szansę. Po prostu na highlights leciałeś, przyznaj się tutaj. Że był triple, double tap. Triple, double tap to jest łącznie sześciotap. Sześciotap? Nie mam tego! No, dobra, ale umówmy się, że skipimy tę powtórkę, okej? O, dziękuję. Myślę, że widzowie też już skipowali. Tak. Kliknęli w odpisku skip. O! Nie mam. Idealnie. Orange, pomarańczka oraz jedna z sieci komórkowych. Dobra, patrz na to. Dobra. Ja nie wiem, co tutaj się dzieje, szczerze. Ja ogólnie uwielbiam Hitseekera, ale przez to, że jest ta ściana na środku, to ja nie mam pojęcia absolutnie, co się dzieje. Bo ogólnie w Hitseekera bardzo często grałem i mi się mega podoba ten tryb. Jedyne, co mnie irytuje, to demujący ludzie. No tutaj nikt się nie dymuje, bo jest ściana. Tutaj nikt mnie nie dymuje, ale ściana mnie irytuje. Dobra, to czekajcie, bo musimy zrobić taktyczne przejście do drugiego meczu, bo niestety na tych mapkach nie jest to takie proste. Co jest z moją kamerą? A w ziemię ci też dało. Kamerę na piłkę musisz odznaczyć. Dobra, okay. Przynajmniej, bo jeszcze nie było piłki zaryspionej. Dobra. Tutaj bezlitośnie strzelamy samobuja? Dobra. Nie tym razem. Dobra, strzelaj samobuja. Ale nie do mnie! O, samobuja do... Samobuja na bramki przeciwnika, przystaj tu. Taktyka. Co? Niewiarygodne. A ty gdzie się wybierasz? Próbowałem to dobić, wiesz, ale z naciskiem napróbowałem akurat. Okej. Okay. Dobra, zobaczmy. Nie! Dlaczego za każdym razem, jak któryś z nas chce to zrobić, to ta piłka przylatuje na drugą stronę. I wydaje mi się, że... Ten Płotek gra lepiej od nas aktualnie. Płotek MVP. Ale nie zabierze nam punktów za bramki. No nie. Nie, dobrze, że punktu, że Płotek nie ma tabeli swojej. Dobra, nie do obrony? Jak nie do obrony? To było do obrony. W sensie, no już wziąłem pod uwagę obrońcę. A, rozumiem. Dobra, shots has been fired, okej.
Już tutaj taryfa ulgowa poszła. Jakim cudem to jest od razu niebieskie? Ja to kopnąłem, uderzyło się od ściany i się zrobiło niebieskie. Czy to za każdym razem po prostu zmienia kolor? A wiesz co, możliwe, że tak jest, no? Bo na zwykłym Chińczyka, że jak w swoją uderzyłeś, to nie zmieniało koloru. Tak, tak. A tutaj może od każdej ściany zmienia. Mhm. Przecież nie wiem, jeszcze tego nie ogarnąłem aż tak, bo raczej staram się jakkolwiek tutaj to brać. Dobra, to trzeba taktyki zrobić. Patrz, taktyka. Znowu chciałem polecieć. Taktyka ale płotek. Teraz to tak samo będzie się robiło cały czas. A jednak nie. Dobra, taktyka. No. O. Okej, nie wejdzie. Dobra, patrz, ja mam to, mam to. Nie mam tego. Nie! Nie wierzę! Niewiarygodne, jak to nie weszło! Ale oszukany, jeszcze tutaj nawet staliśmy oboje, myśląc, gdzie to wejdzie. Niewiarygodne, no. To było wszystko wyliczone, co do centymetra. Totalnie. Widziałem, jak kalkulator trzymał Wilczur. No, ja ogólnie teraz ekierkę musiałem wyjąć i liczę. Kątomierz. Okej, dobra. Pod publiczkę. Dobra. Maskuj się go. Na... Głupiego chyba. Zobacz, patrz. Ty mi podajesz, a ja misuję przyciski. Ale spokojnie, Wilczur gra na kierownicy, więc się zdarza. Mhm, tak. W ogóle, jak tam opiszesz swoje granie kierownicowe? Kręci się jakoś. Kręci się? To było za suche. Kręci. Boże. Co to za odcinek? Oj, dobra. O, co? Dobrze, dobrze. Niedobrze. Dobra. Ja tego nie przejmuję, ale dobra. Jestem cały czas na twojej połowie, bo wiem, że tutaj mi zaraz to się poda. Patrz zaraz na to. To mi się samo poda. Strzeli zobacz. Się samo. Ale dlaczego tak? Dookoła siatki. Ja jeszcze dookoła jadę? Zamiast przeskoczyć, to zapomniałem, że skakać się da w rokazie, nieważne. No wtedy się przecież mało kto przeskakuje nad siatką. No w sumie racja, no. Obiega też w sobie rzadko. Może gdzieś tam takie taktyki są. W sumie nie jest powiedziane, że musisz skozłować. To nie jest ping-pong. Bang. Masz tam podanko. To było podanko, nie strzał. No wiesz co... Ale światło bramki, co rozumiem, bramkarza, nie można widzieć. Tak mi się trochę flip skończył. Flip się skończył, no. Boost się skończył, wszystko się skończyło. Co? O, dobrze! Dobra, ale łącznie jakbyśmy mieli liczyć wszystkie strzelone bramki, to jestem na plusie. No zdecydowanie. Jest jako 6-2, słuchaj, także musisz nadrabiać. Ale przynajmniej honorową mam. Nie, tutaj takie taktyki tak sobie obmyśliłem. Abstrahując, a propos tenisa, grałeś kiedyś? Tenisa? No, taki w prawdziwości. Tak, tak, grałem. I co, bardzo... wygrałeś kiedyś jakiś turniej? Wiesz co, w turnieju akurat nie grałem jakoś tam profesjonalnie, czy coś bardzo rekreacyjnie grałem, ale ogólnie czyli tenis jest nie podoba. To nie jest Wilczur, bo wiele ludzi pytało, że podobny głos. Nie. Ej, co tam, opowiesz o swoim doświadczeniu. Lepszy backhand czy forehand? Czy bronienie bramki? Bronienie bramki jest opanowane, a backhand jest zawsze tutaj na propsie. Serio? Tak. No zawsze forehand. Nie, lepiej mi się uderza backhandem niż forehandem. Albo pomyliłem strony, albo w sensie, bo ciężej, po prostu więcej siły trzeba wykmienić chyba z... Znaczy się tym... siłę akurat ja nie mam z tym problemów, może tak. Siła tutaj jak widzimy. Tak, siła ma strony. Nie bez powodu to nie jest Wilczyk, tylko Wilczur. To, widzisz? Sytuacja rozwiązana. 9877 to są... 98 to jest masa, a 77 wzrost. O! No nie wykminiłeś. O, jaki kafar w ogóle. Wiesz co, poleciałbym po tą piłkę, ale dobrze się czuję tutaj. Dobra, jała. O fuck, jest przecież... Nie... Zapomniałem o timerze. Dobra, czekaj, bo ta piłka nie kazuje. Patrz na to będzie in jeszcze. Nie, odbij się. No. Dobra, w każdym razie ten taki zwariowany tryb się w końcu zakończył. I można przejść do sekcji pożegnania. A najlepsze pożegnanie jest w menu głównym. Podaj mi dalej. A w ogóle tam mieliśmy po 4 bramki, nie wiem czy... A, bo ty miałeś jeden orange score. Dobra, okej. Jak się zdziwił teraz.
Czemu no, tak się cztery jak po cztery bramki? Bramki. Że faktycznie Murek dostał gola, czy co? Murek dostał gola. Murem za dziurem w tym meczu, niestety. Ale to jeszcze raz przypominam, że tam jak ktoś chce wygrać największy turniej na świecie, to macie w opisie link. Jak ktoś woli pooglądać, to nie macie w opisie linku, bo jeszcze nie ma tych rozgrywek, chyba że oglądacie je trochę później. A jak ktoś chce, jak ktoś lubi kolor szary, to może zostawić suba. Badum, ho ho. Tak, zostawcie subskrypcję na kanale Twitch Wilczur 9877 będzie startował turniej od około godziny 17 w czwartek, piątek, sobotę oraz niedzielę, także zapraszam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Odpowiedź znienacka. Prawie tak bardzo znienacka, jak zakończenie odcinka. Elo, elo. Do widzenia.